akurat absolwentami klasy sportowej. Chodziliśmy 6 lat temu, skończyliśmy i no naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Osiągają wielkie sukcesy, naprawdę. Tutaj wszyscy nauczyciele prężnie działają, trenerzy i no jest na co popatrzeć zdecydowanie. Tak. Chciałbym dodać też to, że nie można zapominać, że to nie tylko jest ta sala, również to jest cały kompleks, tak? Mamy teraz świetne szatnie, tak? Jeszcze są jakieś mniejsze takie sale do jakichś takich gimnastycznych rzeczy. Jest sala z lustrami, co też jest fajne, na przykład przy gimnastyce korekcyjnej, tak, jakieś takie ćwiczenia, także to też bardzo na pewno pomoże. No wcześniej jakby dużo osób było na jednej sali, więc to dwie klasy grały na jednej sali, takiej dwa razy mniejszej niż ta, więc mało jak było dla miejsca. A teraz jak będzie ta druga sala, to się jakoś to będzie rozkładać i no będą na przykład, nie będziemy musieli grać cały czas w siatkówkę, tylko na przykład w też piłkę nożną. Jak przedtem mieliśmy te zajęcia, na przykład wcześniej piłka, to jak był deszcz, to na przykład trzecioklasiści do nas przychodzili, musieliśmy dzielić salę na pół. No to teraz na przykład możemy przyjść do tej sali, a trzecioklasiści będą w tamtej, no i to będzie dużo lepsze. Znakomita hala, bardzo funkcjonalna, dwukondygnacyjna. Na dole mamy salę do fitness, wszystkie szatnie, toalety, także to służy młodzieży. No i ta hala tu na górze, gdzie ona może być dzielona dowolnie w zależności od potrzeb, jasna. Myślę, że młodzież będzie zachwycona, uprawiając no, różne dyscypliny sportu. To nie tylko ta hala sportowa, no ta jest w tej chwili oddawana, ale mamy cały szereg basenów, hal, boisk. Tego jest już ponad 200 sztuk w sumie oddanych w całym Krakowie. Czasami są to kompleksy sportowe, czasami same hale, ale to świadczy o tym, że jest taka potrzeba. Te szkoły się same dopominają, dzieci się same dopominają i trzeba to po prostu realizować.